Dobra, wróciłem. Mój pirat dostał paraliżu. I to niesennego. Dobra, możemy sobie iść dalej przez ten Empty Moon. Pewnie zaraz wyjdziemy z niego. Chyba mogłem to na tamtym odcinku, ale dobra, nieważne. Revive. Wiecie, co to jest Revive? Bardzo przydatna rzecz. Wskrzesza Pokemona. Jeśli on umrze, to go wskrzeszamy. Jest coś takiego jak Max Revive, który od razu wskrzesza i leczy do 100%, a zwykły Revive po prostu wskrzesza i nam daje mu 50 HP chyba z tego. Czym się cechuje zespół R? Mają Arboki, Koffingi, Muki, Rattaty. I Zubat. Rattaty i Zubaty. A ten ma Rattatę. Hyperfunk, czyli hiper ten kieł, czy coś takiego, czy tam gryz, coś takiego. Funk to, nie, funk to był kieł, funk to jest kieł. Sunshell. Ogólnie podoba mi się strasznie wygląd Sunshella. Ale no nie jest zbyt jakimś super dobrym Pokemonem, ale fajnie wygląda. To pierwsza ewolucja, to drugie już Sunslash. Właśnie to mi się podoba. O nie, już Vine Whipy mi się kończą. Fajnie było, jakbym tego raz do Relief'a odblokował, to by mi się od razu, wiecie... Nie wiem, czy nie uleczyć sobie zaraz Imbozaura. Miejmy nadzieję, że po prostu zaraz bije level i będę mógł używać raz do Relief'a. Zamiast Vine Whipa. O, idziemy sobie naokoło. Grzecznie. Teraz pewnie nas jakiś Zubat zaskoczy, no, oczywiście. Albo Paras. Nie, no Zubat. Quick attackiem mu wypierdolimy. No, paraliż szedł. Astonish. Astonish nie działa na Pidgeotto, bo Astonish to jest... Wiecie dlaczego Astonish nie działa na Pidgeotto? Bo Astonish to jest atak typu duchowego. Czyli duch. Wiecie co, użyję sobie tego powiela. I Paralyze Heal. Patrzcie. Back, Paralyze Heal. Nie, no po to bardzo często mam tak ogólnie, że kupuję te rzeczy, a ich nie używam. Revive, Potion. Użyję Potiona jednego na Bulbazaura. Iwozaura, przepraszam. I tyle. Żeby nie marnować. No kupujemy jednak to w jakimś celu, tak? A ja tu bardzo często kupuję przez całą grę i rzadko kiedy używam. Dopiero na koniec gry kupuję sobie w chuj revive'ów i takiej nie używam bardzo. Właśnie jak idziemy na tą linkę, że tak powiem. Co miałem powiedzieć? Zapomniałem. Ogólnie przeczytałem na Pokelife. Nie wiedziałem tego szczerze, w 100%. Że Starmie, znaczy to wiecie, druga ewolucja powstaje przez okruch wody, przez Waterstone, więc będę go potrzebował, jeśli się zdecyduję na tego Pokemona. I też będzie trzeba uczyć naszego Pokemonka takich rzeczy i będziemy musieli raczej wędką się posługiwać, bo w tej grze, żeby łapać te wodne Pokemony, to mamy dwa wybory, znaczy trzy w sumie. Czasem w trawkach znajdziemy... Ojeju, mogłem kilka tak, jak głupi jestem. Czasem w trawkach znajdziemy. Możemy używać wędki, czego niekoniecznie lubię. Albo możemy używać surfa i po prostu sobie pływać. Nie wiem, czy teraz nie użyję właśnie podjonka sobie na mojego Pidgeotto, żeby mi nie umarł. Chyba użyję zaraz. Expa. Jeszcze długa droga przed nami ogólnie, jeśli chodzi o całą grę. Już. Dopiero sobie zarys Pokemonów własnych będziemy tworzyć. Jak to wszystko będzie wyglądać, jakie będziemy trenować. Powiem tak, trochę ogólnie używanie Pokemonów właśnie tych legendarnych, jak Articuno, Moltres, Zapdos, bo można by było iść po najmniejszej linii oporu ogólnie i sobie je połapać i chodzić z nimi, ale można zrobić lepiej i one, poza tym nie są aż takie silne, mają 50 levela, ale wiecie, znaczy, no są silne, ale no nie wiem, jakoś tak nie jestem bardzo przekonany do tego. Dobra, Quick Attack myślę,
Grimmera. A Disable to jest... Disable część, chyba czyta. Usuwa... Ogólnie powoduje, że nie możemy używać jakiegoś ataku, także jest wyłączony. Właśnie wyłączony. Voltorb, nie wiem właśnie, może Pidgeotto, no ale Pidgeotto może mi umrzeć, może to być błędne. Quick Attack, na pewno. O, dobra. Dobra, super, zabiliśmy go. Super. Koffing. Na pewno Iwuzaru byłby tutaj słaby, bo trucizna no raczej dobrze działa na trawę, tak? Bo łatwo jest ją zatruć. Rzeczy się po prostu tak na logikę bierze w tych Pokémonach. O nie, to może mnie zatruć. Czy to od razu zatruwa? To od razu zatruwa, kurwa. Po walce będę musiał się odtruć, że tak powiem. Nie zabiję go. Co to jest? To jakoś zmniej... To statyki? Nie. Smok? No jeju. Teraz Pidgeotto umrze. Nie wiem, czy warto mi go leczyć. Chyba nie. Wydaje mi się, że może nie być warto po prostu go leczyć. Bardziej tak niedługo zginąłby. A Whirlwind. To jest chyba... Kurwa, to jest dosyć nieużyteczne raczej mi się wydaje. Ale mamy coś, co możemy zastąpić ten atak. Może Nie chcę tego. Wiecie co to jest? Że jak walczymy przeciwko jakiemuś Pokemonowi, to go wypierdalamy. Jeśli przeciwko dzikiemu, to po prostu uciekamy mu, tak? A jeśli... O właśnie. Muszę tutaj przeczytać ogólnie tak. Pokemon Kabuto. Bo tutaj właśnie, który wybierzemy, czy jeden, czy drugi, musimy wybrać dobry, bo ja nie będę wolę mieć Kabuto w przyszłości jak Omanyte i Omastara. Kurwa. Pokémon Fossil. Bulbapedia. Fossil, Fossil. O dobra. Bo są trzy fosile. Jest Old Amber, czego robimy Aerodactyla. Z Domy Fossil robimy Kabuto. Nie, z tego robimy Omanyte'a. On weźmie drugie. Więc mamy wybór na całą grę, żeby właśnie wziąć ten, który nam pasuje. Nie, kiedy się nawet nie ogarniam, o co chodzi. Więc on bierze, będzie miał Omanyte'a i Omastara, a ja bym miał Kabuto. Wolę Kabuto. Co Pokémony z Kamilini? Będziemy mogli w przyszłości tego użyć. Dobra, Pidgeotto mi prawdopodobnie umrze. Ale to chyba nic takiego, bo zaraz i tak wychodzimy z tej jaskini. Więc spoko, sprawa. Quick Attack. Super. Widzicie, cały czas ogólnie też jak poruszamy się teraz, to nasz Pidgeotto jest raniony przez tą truciznę. Antidotum. No idealnie, ale szkoda mi trochę używać, niech se zginie. No nie jestem dobrym trenerem, że tak powiem. Bo widzicie, bo już wychodzimy na ścieżkę, więc... A i tutaj jest ogólnie taka jedno... To jest droga w jedną stronę, bo jeśli stąd wyjdziemy, to już potem nie wrócimy. Dopiero byśmy musieli wrócić tak naokoło bardzo, że tak powiem, bo te płotki działają w ten sposób, że patrzcie, tak możemy przeskoczyć, tak nie przeskoczymy. Znaczy zależy, nie wiem, to tak dziwnie jest. Podwójna walka będzie, czy co? A, są podwójne walki też ogólnie w tej... O, Mega Punch. Fajnie, tylko że nikogo nie mogę nauczyć. To jest ogólnie atak chyba, z tego co wiem, 40 damage'u, fight typ... Tylko ja nikogo nie nauczę tego. No raczej Bulbasaur nie jest bitewnym Pokemonem, a tym bardziej Pidgeotto. On raczej nie walczył. Wręcz. Dobra, Pidgeotto zdech. Roar. To jest chyba atak, który każe... Który rozkazuje... Dobra, już wyszliśmy.
nie mogą nam uciec wtedy. Albo po prostu... Albo nie mogą uciec, albo właśnie my uciekamy, nie jestem pewny. Dobra, jesteśmy w... Jak to się miasto nazywa? Zaraz sprawdzimy. Upewnimy się. Chciałbym jednego Pokemona na pewno zaraz za chwilkę nawet złapać. Do gymu nie chciałbym chyba jeszcze iść. Bo myślę, że może być trochę ciężko. Też nie wiem. Dobra, najpierw pójdźmy po prostu po tego Pokemona, tak? Bo chcę go trenować i nie chcę tracić jakby czasu. Pidgeotto weźmy sobie, myślę. 2,20 levela, myślę, że nie jest źle ogólnie, jak tutaj jesteśmy. Dowiedziałem się, jak się to miasto nazywa, bo zawsze miałem słabość do tych miast. Tak. Nasz rywal. O kurwa, on tu jest. Nie może być ciężko trochę. On chyba ma dwa poka... Nie, ma trzy. Będzie miał Abrę jeszcze. Będzie miał Pidgeotto. Będzie miał Charmeliona. I będzie miał jeszcze... Cztery ma, kurwa. Skąd to niebaniec ma cztery Pokemony? Jest taki bogaty. A ja ci Quick Attackami będę napierdalał. Ja mam lepszy. Ratatę ma jeszcze. O, tu niezły wariacik. Nie wiem, czy używać właśnie boosta na niego, czy... Dam radę. Pidgeotto załatwia sprawę nieźle. Charmander. Kurwa, wszystkich Pidgeotto rozpierdoli. Ostatni będzie Abra. Abra to tam nic nie będzie robił. Będzie używał teleport i będzie... Nie będzie mógł używać teleportu, bo teleport możesz uciec, żeby uciec. Takiemu dzikiemu Pokemonowi. Tylko niech mnie nie zabije i będzie spo. No tak, nie. No ale trudno, czy Iwozaurem go dobije. No chyba, że Potiona jakiegoś super użyje, kurwa, to mógł być trochę w dupie, ale... Raczej nie, na tym etapie gry. 250 expa, Iwozaur dostał. W porządku. Abra. 16 poziom już ma Abra jego. No właśnie, ja też Abra będę chciał. Będzie Abra, Kadabra, to czary i magia. Sekretem jest przepiść na ten... Oj, teleport. I no raczej nie użyjesz sobie, koleżko. Abra działa chyba z tego, co wiem, tak na otwartej przestrzeni, a Dig, czyli właśnie podkop, działa właśnie w jaskiniach, żeby się przenieść do Pokacenta. Też nie wiem, czy teleport też nie działa tak w jaskiniach. Nie wiem. Będziemy musieli iść do pana Billa, żeby dał nam... już mam mogę zaspoilerować. O kurwa, co chcesz? Och, nie. Fame Checker? Co to jest? Ale sobie porozbijał Pokemony, koleżkę. Aha. Nie czaję. Nie wiem, do czego to jest, szczerze. To jest chyba albo do ponownych wyzwań? Nie wiem. Dobra, idźmy do Pokecenta po prostu. Wyleczyć sobie naszego Pidgeotto. I pójdziemy teraz na tak zwaną... taki most, gdzie będzie 5 przeciwników. A na końcu będzie typ, ogólnie, który będzie zespół R i dostaniemy Nugeta. Czyli przedmiot, który nie daje nic w tej grze, ale możemy sobie po prostu... go sprzedać za chyba 5000, więc sporo pieniędzy. I to tyle. Nugget to coś takiego ze złotem związanego. Samorodek? Nie wiem, jak to się to... A, pierwszy będzie robaczy. A tutaj na lewo, właśnie w tej trawce, będę chciał Abrę złapać. Też będzie to niezbyt łatwe, bo będzie mi teleportował się i spierdalał. Caterpie.
Tylko Abra będzie ciężko wyewoluować, bo będziemy musieli po prostu zmienić co chwilę Pokemona. Oj, mogę boosta użyć. Ale i tak zabiłem, więc... Quick Attack załatwił sprawę. Przy okazji szybciej zaatakowaliśmy. Weedle. Tylko tak głupio mi, że mam już 21 level, a nie mam jeszcze 3 Pokemona. To jest głupio. A walczę przeciwko 10, kurwa macie. Jakby tego Abrę nauczyć jakiegokolwiek ataku przez te Ema, to by było spoko, tak przynajmniej na ten... Na chwilę, żeby mógł coś robić. Kakuna, Matata. Jak cudownie to brzmi. XD, że tak powiem. A to nie jednak Hakuna był. No cóż, no robaczy kolega to raczej nie ma tutaj zbyt jakichś super zajebistych Pokemonów. Kiedyś ogólnie uważałem, że Pokemony typu robak są chujowe, ale dopóki nie zobaczyłem, że są lepsze ogólnie Pokemony typu robak i to nie wszystkie Pokemony typu robak ewoluują na 3 formę na 10 levelu. Bo są takie Pokemony jak Skyter, jak Pinsir. Znaczy, Pinsir to tak nie za bardzo go kojarzę z tej gry, bo... Znaczy w tej wersji jest Pinsir. Można go ogarnąć sobie. Skytera nie można... Przynajmniej nie z tego źródła, ale wydaje mi się, że jeszcze na Safari można sobie ogarnąć go. Bo właśnie będzie coś takiego jak... kasyno i będzie można właśnie... mówię, w Fairenach można ogarnąć sobie Skytera tam, a w tej można Pinsira. I Pinsira można tani ogarnąć sobie. I to właśnie są takie romaczki. Że tak powiem. Kurwa, jak my tym Pidgeotto napierdalamy. Będzie śmieszne, że tego Nidorana można nauczyć Pekka. No raczej takim to nie jest, ale jest takich dużo rzeczy, że można nauczyć śmiesznych rzeczy. Śmiesznych, bardzo śmiesznych. Bellsprout. W wersji Fire Red można chyba mieć Odisha, w tej można mieć Bellsprouta, z tego co wiem. Tak, w tej wersji można mieć Bellsprouta. A ma 3 ewolucje. Nie, no naprawdę zależy mi, żeby Abra jeszcze złapać w tym odcinku. Bardziej to mnie wkurwia, że ja tyle trenerów rozpierdalam i ja mógłbym już po prostu levelować tego Abra, ale... Sunshift. Nie wiem, czy to jest dobre, że ja tego Pidgeotto cały czas napierdalam. Może zaraz sobie zmienię... O nie, zła tak. Scratch. Nie wiem, Pidgeot jest na 36 chyba ewoluuje. Pidgeota nie mam pojęcia. Nigdy nie grałem właśnie tymi Pidgeojami, że tak powiem. Jest to drugie. Ekans. Na koniec gry bardzo opłaca się ogólnie mieć albo ataki typu lodowego, naprawdę się opłaca, albo mieć jakiegoś lodowego Pokemona. Ze względu na to, że no niedużo typów działa, że... No bo lód dobrze działa na smoki, a na końcu gry będziemy mieli właśnie trenera, który będzie miał te smoki, jeśli będziemy w lidze Pokemon. A będziemy. Więc jakiegoś Blizzarda, czy to właśnie Ice Beam, czy ogólnie nawet lodowego Pokemona właśnie jakiegoś Lapras, byśmy sobie ogarnęli, to by było spoko. Tylko, że będziemy potrzebować... Nie no, Lapras będzie zbyt głośny w tej grze, więc raczej nie. Nidoran. Na 16 levelu, to ja bym już miał trzecią formę. No może nie 16, ale na 18 coś takiego bym miał na pewno. Trzecią formę bym już miał. Nidukinga, on ma kurwa Nidorana. Gościu. Już ja bym się rozpierdalał, jak chciał. Nidoran. Wersja żeńska teraz. Boże, jak ja cały czas Quick Attack napierdalam. Double Kick. O, super. Zabiłem.
Ile mi jeszcze zostało tych koleżków? A. Powiedzmy dwóch. Ten to pewnie będzie miał jakieś robaki albo odisze. To harcerzy chyba jakieś. Albo jakieś, nie wiem, ptaszka będzie miał. Ogólnie po tak wyglądzie ich można się domyśleć, co będą mieli. Na przykład tak jak byliśmy wcześniej w tym Empty Moon, to ja powiedziałem, że o, ziomaczek będzie miał jakieś dziodu, bo jest górnikiem. Co mi zmniejsza? A, obronę, to chuj. Jeśli by mi atak zmniejszył, to bym go nie ścisnął teraz. A, zabijmy. A, tu będzie fajnie ogólnie. Patrzcie. Nugget. I patrzcie. On się pyta, czy chcemy dołączyć do zespołu R. I on tak nas namawia. A koniec końców się to okazuje, że to jest kolega z zespołu L. A my nie chcieliśmy dołączyć do niego. Straszne, co? I wozało. Nie powinienem używać tego. Może czasem się takie misplayerowi, że tak powiem. Bardzo fajne są ataki typu Dark. Ogólnie Pokémony same typu Dark nie są aż takie fajne, ale jeśli macie na przykład na jakimś Bestosie czy na jakiś. Z reguły bardzo często na tych startowych Pokémonach, które są typu wodnego, mamy takie ataki, bo Pokémony typu Dark są dobre przeciwko. Przeciwko właśnie Pokémonom duchom oraz psychicznym. I a niekiedy są właśnie problemy z tym psychicznym. Kiedyś miałem takie wyobrażenie, że o, Pokémony psychiczne to są takie zajebiste, kurwa, napierdalają jak chcą. No niekoniecznie, wszystko ma ogólnie swój też minus. O, Super Sonic na przykład, nie? To jest ogólnie, właśnie daje tą konfuzję, znaczy oszołomienie, może tak to nazywajmy. A jeszcze, tylko że to ma procent szans jakieś 55-60, że się powiedzie ogólnie, że trafimy, tak? A jest Confuse Ray i to ma 100%. Chyba, że ktoś tam zmniejszy ogólnie coś takiego. Ale też przydatne. Trafmy po prostu i miejmy to z głowy. No nie, kurwa. Nie zabij nas, człowieku. Znaczy, nie człowieku. Niech nas tylko nie zabije. O, super. Minęło nam. Tylko teraz tego Abrep trzeba nie zabić. Jak już. Dobra, wypierdalaj, typie. Kurwa, jeszcze tu się plątają jakieś śmiecie. Chodź w dupę. Długo będę walczył z nim? Dwa. Nie mam jakoś dużo życia, nie? Więc... Nie no, Abra mi na pewno nie zada obrażeń, tylko ja go muszę... Nie wiem właśnie, jaką obrać taktykę, żeby po prostu znaleźć Abrę i rzucić pokebolem, czy kurwa, bo ja go nie zranię. A Sleep Power chyba nie zdążę użyć, bo on chyba przecież szybciej spierdoli. Nie wiem. Dobra, super, jestem zwrapowany. Więc sobie na Bulbazaura może zmienię zaraz. Abra można też kupić ogólnie w kasynie, ale no bez przesady, nie będę tam zapierdalać, bo to by trochę zajęło. I wozało. W tych krzaczkach będzie Abra. Mam nadzieję, że mi nie zabiją tego Iwozaura.
O, 22 wbiliśmy od razu. O, Razor Leaf. Tak. I nie chcemy mieć Vine Whip. Bo to wiecie, ma większe obrażenia i jeszcze na cios krytyczny jedynie tam 5% mniej szans, że trafimy. Ale mam nadzieję, że Abred tutaj szybko znajdzie. Kurwa, Weedle. Ja pierdolę. Pewnie zająć życie, to będę godzinę tu siedział. No raczej Abred to nie jest Pokémon ekskluzywny dla wersji Fire. W tym co kojarzę. Kurwa, nie chce mi się walczyć z tymi śmieciami, bo to uciekło po prostu. Ale na pewno na 100% tutaj można było złapać Abra. Bersprouta też można. Właśnie, a analogicznie jest Oddish dla wersji właśnie Fire-Red. Jest! 10 level, więc 10 leveli będziemy musieli go levelować, z tego co wiem. Dobra, pytanie teraz, czy jeśli użyję... Bardzo ładnie. Bardzo pięknie. Czyli go nie zabiję. Zabiję, więc przydajmy grę. Trochę noobskie. Ale sprawdź, nie, no wydaje mi się, że jeśli on śpi, no to kurwa, co, jak go nie złapię go tylko pokebolem. Bez spiny. Uuu, złapaliśmy, super. Czasem miałem takie sytuacje, że nie mam żadnych takich sleep powerów i tak dalej, pamiętam, że grałem w Card Goldy i chciałem sobie, miałem... Każdy mój atak zabijał Pokemona i chciałem złapać zuba, tak, miałem chyba do Daira, który... Bo tak, w drugiej części był to tak. I chciałem sobie złapać zobatę, który miał drugi level. I musiałem rzucać. I kurwa, chyba za 50 razy mi się powiodło, bo były problemy. Dobra, i teraz właśnie tego Abra będziemy pakować, żeby mu się. O, patrzcie. Użyjemy sobie. No, nie widzicie. Wiecie, ile ataków zna mój Abra? Chyba kurwa jeden. No, teleport. Fajnie wygląda Abra ogólnie. Fajnie wygląda, ale już nie jest taki fajny, jeśli chodzi o ataki. No ale to wiecie, z czasem będzie napierdalał, że tak powiem. Bullet Seed. Rock Tomb. Nie wiem, może nauczę go... A Tifa mogę go chyba nauczyć. Mogę. Wiecie, przynajmniej coś będzie umiał, nie? Mogę go nawet na takich Weedlach poekspić. I nie wiem, czy tak nie zrobić właśnie. Może w następnym odcinku się widzimy, ja poekspię sobie go do jakiegoś 15 nawet levela na tych Weedlach i tak dalej. Nie wiem, zobaczymy. Podajmy decyzję i wam wszystko powiem. Myślę, że czegoś takiego wam nie będę pokazywał, jak ja będę na Weedlach ekspił i Oddishach. Bez przesady. Nie wiem, zobaczymy. Tak czy siak, mam to chciałem. Dzięki za oglądanie, cześć.